Witam Was bardzo serdecznie. Vincent z tej strony, portal MMO Vault. Standardowe przywitania. To standardowo, można już powiedzieć, jest Diablo 3. Gram barbarzyńcą na trybie hardcore, Monster Power 10. To jest oczywiście tryb normal jeszcze, ale od samego początku cały mój gameplay jest nagrany. Także nie ma absolutnie żadnych szans, aby było jakieś oszustwo, że się przełączam na tryb softcore, dolewelowuję, czy na przykład zabijam na słabszym poziomie wszystkich bossów. Wszystko jest udokumentowane, o to chodzi. Dlatego celem moim jest dotarcie jak najdalej, powiem w taki sposób. Bez absolutnie nawet krzty wątpliwości co do tego, czy grałem fair, czy nie. Na razie mi się to udaje. Na razie moja postać jest całkiem niezła. Dodatkowo taki tryb nagrywam, jak pewnie wiecie, ale mówię to też może dla osób, które po raz pierwszy tą serię oglądają. Robię też tą serię dlatego, aby sam siebie sprawdzić, ile będę w stanie wytrzymać w trybie hardcore Diablo 3. Dodatkowo w najtrudniejszym możliwym setupie, czyli z siłą potworów 10, używając polskiego języka. Obecnie jestem w czwartym akcie. Muszę jeszcze jedną szczelinę zamknąć, jeszcze jeden okulus. No i wchodzimy do kaplicy. To są dodatkowe lokacje, których nie trzeba zwiedzać, ale to jest zawsze dodatkowy poziom doświadczenia. Nie poziom doświadczenia, tylko dodatkowe punkty doświadczenia. Tutaj zaraz wyjdzie bardzo dużo mobów. No, już. Tak jest, już. Dobra, no to stun. Rozpłatanie, to się tak nazywa? Rozprucie. Oj, to mi chyba do rozprucia jakaś nowa runa przyszła, ale chyba ta z leczeniem jest obecnie dla mnie najlepsza. O kurde, ktoś tu przyszedł, jakiś boss. Nawet nie wiedziałem, zapomniałem o nim całkiem. Oj. Zaczyna być tutaj całkiem niebezpiecznie. Ale ich tu jest. Czy to on ich przywołuje? A tak, tak mi się wydaje. O, ja pierniczę. Dobra. Trzeba to uspokoić. I zrobić to całkiem inaczej. O, nie tak. Kurde, nie tak. Rent i trzęsienie ziemi. O, właśnie. I w tym momencie wszystko padnie. O, a niestety. Nawet żółciaka nie rzucił. Nie lubię takich bossów. Ale ten był taki dosyć upierdliwy. Nie był zbyt fajny do zabicia. Dobra, to jest wszystko w tej lokacji. Wychodzimy stąd. I szukamy dalej szczeliny. Nie ma jej tutaj, ale ja jednocześnie staram się, jak pewnie wiecie, odkrywać całą mapę. To jest chyba najlepszy sposób na grę w Diablo 3. Odkryć mapę dopiero dalej. To jeszcze się w nawyk mi weszło za czasów jedynki, dwójka później taka była, teraz trójka i to się na pewno, nawet jeżeli czwórka powstanie, również nie zmieni. Okej, wybijamy tych. Miecz ogólnie czeka po tym, jak zabiję Diablo. Czeka mnie przede wszystkim bardzo dużo godzin spędzonych na Auction House, z racji tego, że mam sporo sprzętu, który jest coś warty i będę musiał taki dokładny scouting zrobić, za ile to sprzedać. Niektóre, jak mówiłem, wiele przedmiotów wystawiam z ceną 5000 i kto za ile kupi, za tyle będzie miał, ale sporo przedmiotów mi wpadło, które są jednak trochę więcej warte. No i głupotą byłoby, gdybym je wystawił w takiej opcji. Dlatego czasami trzeba po prostu sięgnąć głębiej w czeluścia aukcji, aby się dowiedzieć, jaką wartość ma tak naprawdę przedmiot, który chce się wystawić. Jeżeli jest tam przedmiot, na który można zarobić, nie wiem, tam 40-50% więcej, to się w to nie bawię, bo mi się po prostu nie chce, ale no, tu są trzy przedmioty, które mogą mi wygenerować, myślę, 200 tysięcy golda. A to już dla mnie jest dużo, bo to jest dwukrotnie więcej od środków, które obecnie posiadam.
Vulkatos prowadzi mą dłoń. Tak, wiem, że cię Vulkatos prowadzi. Jedna osoba, dobrze mi znana zresztą z portalu MMO Vault, słusznie kiedyś zapytała, dlaczego gram w angielskie Diablo. Przyznam szczerze, że mi polskie Diablo nie przeszkadza. To znaczy przeszkadzało mi grając Witch Doktorem. Jest strasznie skopany dubbing. Przede wszystkim głos postaci jest źle dobrany, ale lektor, który podkłada głos pod barbarzyńcę, to jest przecież słynny pingwin z Madagaskaru. Także bardzo lubię tego gościa i ma pasujący głos do barbarzyńcy. Zresztą Blizzard spolszczenia robi dosyć dobre. No tutaj ta niefortunna wpadka jest z tym Witch Doktorem. Nie podoba mi się, nie podoba. Jak usłyszałem wersję zagraniczną, to stwierdziłem, że to, co dostaliśmy od Blizzarda, nijak ma się do oryginału. Chociaż jestem przecież człowiekiem, który stwierdza, że Diablo 2 po polsku jest lepiej według mnie, znaczy tak, mi się lepiej grało w wersję polską niż angielską. Angielska jakoś tak do mnie nie przemawiała, za to polska jak najbardziej. I nie wyobrażam sobie nawet, żeby grać ponownie w Diablo 2 po angielsku. To by było raczej niemożliwe. Czułbym się po prostu obco w tej grze. Mocarny przeciwnik, jeżeli krzyknął, to znaczy, że jest jakiś większy mobek do pokonania. Dobra, a my nadal szukamy przejścia do portalu, aby zamknąć Oculus. No i to już będzie tak naprawdę co? To co teraz widzicie, to jest większa część czwartego aktu. Później idzie się do takich lokacji już bardzo... tam się wiele dzieje, wchodzi się do takiej wieży, gdzie się ściga Diablo, wchodząc coraz wyżej. No i później co? Jest Izual, jest Diablo i koniec. O, kurde, tu będzie... Tu może być trochę więcej zabawy, ale jednak nie. O, żółciak wypadł. Fajnie by było, jakby było gwarantowana jakaś legenda za zabicie Diabła na hardkorze po raz pierwszy na przykład. Na każdym trybie. No, ale nie można mieć wszystkiego. Jakiś kołczan wypadł. O, dobra. I otwieramy. Czy tu będzie portal? Tak, jest portal. Dobra, wchodzimy do piekielnej szczeliny. No i tu znowu będziemy mieli walkę z czymś a la młotkowy w poprzednim odcinku. Wszystko ginie. Patrzę na punkty doświadczenia. Czy zdobędę poziom... Tak, przed Diablo myślę, że jeszcze dwa poziomy... Zdobędę ten poziom i... Chyba to będzie wszystko. Wątpię, żebym jeszcze dwa zdobył. Czyli na 35 powinienem bić Diabła. Raczej powinno się udać. Nie sądzę, aby Diablo był jakąś wielką przeszkodą. Z Diablo miałem problem tak naprawdę, kiedy grałem mnichem po raz pierwszy. Ciężko mi było zabić, z racji tego, że mnich był taką dziwną wtedy jeszcze postacią. Mocno nierówną, jeżeli chodzi o DPS i mechanika, która się świetnie sprawowała na mobach, na Diablo sprawiała, że ta walka trwała i była nudna straszliwie. Oczywiście Diablo dało się zabić, ale nie było to tak szybkie i tak efektowne jak na przykład innymi klasami, jak chociażby Monkiem, kiedy wszedłem i Diablo padł nawet nie wiem kiedy. Dobra, wybijamy kolejne moby. Już jesteśmy przy... Mam wszystkie cooldowny. Chciałbym przede wszystkim na trzęsieniu ziemi mieć cooldown wolny. O, jest już. Kafar. Młotkowy i kafar. Dobra. O. I trzęsienie. Rent jeszcze. I w tym momencie on zginie bardzo szybko. Już. Bum. Jeszcze wybuchnie. A my jak zwykle jesteśmy już przeciążeni. Dobra, wezmę olbrzymi topór. A nie, nie jesteśmy jeszcze. Dobra, niszczymy Oculus. Tak, i teraz już będzie prosta droga do Izuala. To będzie nasz następny kroczek.
Jeszcze tu jest skrzynia, tak, dokładnie. Drugi poziom ogrodów. Jeszcze wyczyścimy tą całą mapę, bo punkty doświadczenia fajnie lecą tutaj. A poza tym bardzo lubię mobów, którzy są w czwartym akcie. Pod tym kątem akt czwarty niszczy wszystko inne, no ale to wiadomo, akt finalny tu jak najbardziej epickie moby musiały być i to są takie moby, które chyba najbardziej pasują do serii Diablo. Kurde, tu jedną rzeczą minąłem, czy tam jeszcze nie pójdę, bo tutaj jest sporo czempionów, znaczy sporo, czempionów właśnie jest niewiele. Ale w tamtej lokacji prawdopodobnie jest przejście do innej części mapy. I jeżeli trafię na losowy taką mini dungeon, o którym myślę, to ma on sporo. Sporo przede wszystkim potworów i tam zawsze znajdowałem wartościowe przedmioty. Dlatego szybko na speedzie się tam wybiorę. Diablo nie traci czasu. Demony opanowały to miejsce. O, tu jest jeszcze... O proszę. Taka niespodzianka na nas tutaj czekała. Dobra, stun, rent. Ależ to ginie. Ile one mają? 8300... 8300 życia. Dobra, rzuć jakąś legendę. Pewnie nie rzuci. O, dobra, żółciak poszedł. Kurde, bym musiał coś wyrzucić. Co to daje? 23 do zręczności. Dobra, wyrzucam niebieskie. O, tu jeszcze będę miał trochę mobu. Te są bardzo głupie, bo one stuna dają. Ale mnie chwycił. No gięcie. W sumie to już wiem, co mogę wyrzucić z ekwipunku. Zaraz to zrobię. Ja przecież noszę te słabsze potki życia. A obecnie dropią mi już te najwyższe. O kurde, ale tutaj mnie chwycili. Porąbane są te moby. No jak każde, które dają stuna, to jednak trzeba uważać. Czy tutaj coś jeszcze będzie? Tak, jest przejście do tej lokacji, o której myślałem. Tylko czy to jest dokładnie ta? Święte Sanktuarium. Czy to będzie z tą losową podłogą, czy nie? Dobra, wybijam kolejne wazy do achievementu. 2000 aż trzeba rozwalić takich pierdółek, wykorzystując tornado. Tak, to jest to... Za diabła, nie wiem, o co tutaj chodzi. Zawsze moby się pojawiają, ale na końcu jest skrzynka. Tylko to wiem. Ja i tak wszystko... Wszystko zawsze otwieram. Może to źle, nie mam pojęcia, ale ich teraz przyszło. Są to mobki, które szybko giną i dają dużo doświadczenia. Lepszych nie trzeba. No dobra, szybciej. Jakoś pechowo jestem w stanie odblokować to. O właśnie. O to chodzi, jak najwięcej ich ma tutaj być. Oczywiście na wyższym poziomie trudności to bym w życiu tak nie robił, bo te moby jednak trochę piorą i mogłoby być niebezpiecznie. No ale coś czuję, że już niedługo będę zastanawiał się, jak wykonać na 10 MP koszmar. Wielu z was w komentarzach pisało, że graliście i no już wkrótce zobaczycie, jak mi tam idzie. Na razie jednak jeszcze tylko diabełek czeka na pokonanie. O, i doszedłem do skrzynki. Ale ich teraz tutaj jest. Dobra, to wykorzystam sobie trzęsienie ziemi. Niestety ze skrzynki nie wypadło nic ciekawego. A jeszcze... To i to, kolejne mobki spadają. Nie wiem, czy ja coś robię tutaj źle. W sumie to się nawet nie wczytywałem, co w tej lokacji trzeba zrobić, ale chyba po prostu tak odblokować te wszystkie pokrywy, podłogi. I to one po prostu przywołują
kolejnych przeciwników, bo chyba żadnego bossa nawet tutaj nigdy nie było. Tak mi się przynajmniej wydaje. Szkoda, bo sądziłem, że tutaj będzie trochę inna lokacja. No niestety nie udało się. To jest lokacja, w której się skręca zaraz po wejściu w nieco drugą stronę. Nie jestem jeszcze gotów. Czyli w prawo i tam jest taki wielki tunel, można powiedzieć, z którego wylatują coraz to kolejne, te skrzydlate przede wszystkim bestie. No i tam sporo tego doświadczenia jest. Po jakimś czasie tych mobów jest tam naprawdę, naprawdę sporo. Chyba trzeba 3 kółka zrobić i na końcu pojawia się jeszcze boss. No ale my już teraz idziemy, aby zakończyć tą mapkę. Patrzę na czas, czy do Izuala dojdziemy? Nie, raczej do Izuala nie dojdziemy. Ja myślę zresztą, że Izual to będzie boss, który... Trzeba więcej czasu. Nie wiem, czy mi się uda nagrać i Izuala, i Diablo na jednym filmie. Czy się zmieszczę w te 20 kilka minut? Zobaczymy. Będę się starał, ale to może być trudne. Z Cydeą było prościej, bo ta lokacja, która dzieliła tych dwóch bossów, jest nieco mniejsza, a z Izualem chyba już tak dobrze nie ma. Tam jednak są jeszcze chyba dwie lokacje. Niemniej przed Diablo jest waypoint, także ja i tak wtedy filmik przytnę, bo zamierzam Diablo nagrać jako całkowicie odrębny filmik. On będzie pewnie bardzo króciutki, bo ile ta walka z Diablo może trwać? 5-6 minut maksymalnie i w taki sposób przypieczętuję tą serię i prawdopodobnie będę kręcił drugą. Można powiedzieć, to jak serial prawie. Będzie drugi sezon, nieco trudniejszy. No i zobaczymy, czy też przetrwam koszmar, a następnie piekło. Jeżeli piekło przetrwam, no to później zostanie inferno, ale tam to już będzie totalny hardcore. A nie wiem, może jeżeli ktoś cię zgłosi, bo tak jak już obiecałem, od pewnego czasu widzicie w opisie do filmu mój battle tag, może w kilka osób się pobawimy któregoś razu. Fajnie by było, ja bym to nagrał. Można by coś takiego zrobić, jestem jak najbardziej na tak. Coś tu jeszcze było? Nie. Dobra, Tyrael teraz znowu się nawrócił. Twój rodzaj każdego dnia mierzyć się musi. No i tak, Templariusz poziom doświadczenia zdobył, a my idziemy jeszcze dalej. 17 minuta, tak. Filmik przerywamy. Jest on mało istotny. Znaczy dla fabuły nie jest nieistotny, ale my się w tym sezonie Diablo, że tak powiem, fabułą nie zajmujemy. Powybijamy te małe potworki, chociaż je się na ogół omija i po prostu wchodzi do kolejnej lokacji. Tak. I teraz właśnie Wrota Srebrnej Iglicy. Tu był kolejny filmik. No i teraz trzeba po prostu ścigać Diabła, który sieje ferment już wszędzie, gdzie się da. Jak to kobieta. Przypomnijmy, w Diablo 3 Diablo jest kobietą. Zaraz będziemy walczyć tutaj z jednym mini-bossem. Nie, w sumie trochę większym championem. Ja nie pamiętam, jak to było. Champion, rare. No, szybciej. Leon, zaczekaj! No właśnie, aspekt grozy. Potrzeba więcej czasu. Herald Diablo, a złożył się jak przecinak. O, jeszcze trochę wyszło ich. Dodatkowych sługusów. Ale ich tu jest. Ale dobrze, dobrze. Kolejny poziom doświadczenia już wkrótce. Ja jednak w tym momencie nie będę niebieskich zbierał. Idziemy jak najszybciej wykończyć tą lokację. Srebrna Iglica, poziom pierwszy. Teraz Mira będzie miała do nas jakieś wąty. Ale tak, jednak zrobimy trochę inaczej. Nie, to nie ona. O Boże, uciekający aspekt kłamstw. Skrytobójca Beliala. Wyrzuciłeś coś ciekawego? Nie wyrzuciłeś. Dobra, no i to jest ta lokacja, o której mówiłem,
której dużo się dzieje, dużo mobów. Ogólnie bardzo fajna. Przede wszystkim, mimo że wiele osób przecież zarzuca, że Diablo jest kolorowe, to można powiedzieć, że czuć tu mrok i zniszczenie. Świetnie, świetnie, świetnie design ogólnie czwartego aktu jest. O kurde, kto to przyszedł? Klucznik, o w dupę. O w dupę, tu się będzie działo. O ja pierdzielę. O masakra, spadam stąd. Chryste panie. I to z łyknięciem by łopotki. Szybko. Jasna dupa. Ale mi serce wali. To było tak blisko zgonu. Sługa. No tak, są te popierniczone sukuby, a ja odporności mam prawie zero. Dlatego tutaj trzeba bardzo ostrożnie do tego wszystkiego podejść. A dodatkowo ten kafar, jak on pieprznie, to boli niesamowicie. Dobra. Chyba sytuację lekko opanowałem. Tam się jeszcze klucznik pokazał. O ja dziękuję. Było niesamowicie blisko do zgonu. Dobra, teraz już mi chyba nic nie zrobi. O Jezus Maria. Broń dwuręcznej tak nikt nie kupi. Dobra, bierzemy tabard. A, tabard nie jest dla nas. Dobra, idziemy jeszcze zabić klucznika. Jesus. No, tu jest klucznik, plus jeszcze ten głupek, który stunuje. Go trzeba w pierwszej kolejności pokonać, bo to się źle kończy. O, ja pierniczę. On tym... O, ja pierdzielę. Nie. Nie. Nie ma mowy. Nie. O, fucking hell. 700 życia mi zostało. Oh my god. Dobra. Za dużo nerwów, za dużo emocji. Ja muszę to uspokoić. Teleportuję się do miasta, aby sprzedać sprzęt. Przede wszystkim muszę w końcu kupić te największe fiolki życia. Po takiej akcji żegnam się z wami i ten klucznik padnie, ale wy już to zobaczycie w następnym odcinku. Dzięki, na razie, cześć.